punktu porządku dziennego. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To druki nr 3085 i 3122. Proszę pana posła Andrzeja Gawrona o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie marszałku, panie ministrze, panie, panowie posłowie. Przedstawiam sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, druk nr 3085. Przedstawiana nowelizacja ustawy ma na celu aktualizację funkcjonowania agencji. Jest wynikiem kilkuletniego przeglądu funkcjonowania obecnych zapisów ustawy. Innym ważnym aspektem nowelizacji jest dostosowanie się do zmian w gospodarce oraz definicji zmian następujących w prawie europejskim. Najważniejsze zmiany dotyczące samego zakresu działalności agencji, zakresu realizacji jej zadań, ale również są to zmiany o charakterze instytucjonalnym i dostosowawczym. Można tutaj wymienić doprecyzowanie zadań agencji w kwestii przedmiotu działalności, tak by uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, by ustawa mówiła wprost o realizacji zadań państwa, wzmocnienie kompetencji i uprawnień agencji w aspekcie lepszej i skutecznej weryfikacji podmiotów korzystających z pomocy finansowej, by skutecznie chronić się przed działaniami nieuczciwymi, wyłudzającymi środki pomocowe, następnie wprowadzenie nowej formy pomocy w postaci nagród, szczególnie w obszarze wszelkiego rodzaju innowacji. Również zmiany w procedurze rekrutacji pracowników, tak by poszerzyć grono osób ubiegających się o zatrudnienie w agencji. Istotną zmianą jest również propozycja likwidacji Rady Nadzorczej, której obowiązki te główne, ale też prowadzenie przejmuje minister odpowiedzialny za gospodarkę. Inne oczywiście są zmiany drobniejsze, dostosowawcze i porządkujące ustawy w zakresie definicji europejskich. Komisja Gospodarki i Rozwoju na swoim posiedzeniu w dniu 10 stycznia bieżącego roku przeprowadziła pierwsze czytanie oraz szczegółowo rozpatrzyła omawiany projekt ustawy. W imieniu Komisji Gospodarki i Rozwoju wnoszę o uchwalenie proponowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w treści zgodnej z przedłożonym sprawozdaniem. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Głos ma pan poseł Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, panie ministrze, panie, panowie posłowie. Mam zaszczyt przedstawić w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, druk nr 3085. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest jednostką zaangażowaną w proces pozyskiwania oraz dystrybucji między innymi środków pochodzących z funduszy strukturalnych. W ramach powierzonych do realizacji PARP programów agencja może udzielać przedsiębiorcom wszelkiego rodzaju pomocy, to jest finansowej, doradczej, szkoleniowej, informacyjnej. Wsparcie udzielane przez agencję ma na celu między innymi sprzyjaniu rozwojowi firmy, podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności, rozwojowi eksportu oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Agencja jest również współorganizatorem przedsięwzięć wdrażanych na szczeblach centralnych, regionalnych, lokalnym, jak i partnerem czy uczestnikiem wydarzenia. Przedsięwzięcia takie może wspierać merytorycznie i organizacyjnie. Przykładem tego typu wydarzeń jest Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Kongres 590 czy organizowany wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii ogólnopolski cykl konferencji Prawo do Przedsiębiorczości, Małe Firmy, Wielkie Zmiany, który w swoim szerokim zakresie bezpośrednio w terenie omawiał wszystkie pozytywne zmiany wprowadzone ostatnio w interesie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Aby jeszcze skuteczniej wykonywać te działania i wspierać przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw, po wielu latach funkcjonowania ustawy regulującej działanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, rząd zdecydował się przedstawić nowelizację obowiązujących przepisów. Proponowane zmiany w ustawie wynikają głównie z konieczności
dostosowania przepisów do nowych zasad określonych w przepisach europejskich dla instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, jak również zadań nakładanych na PARP w nowym okresie finansowania Unii Europejskiej. Inne zmiany to zmiany porządkujące, doprecyzowujące i usprawniające funkcjonowanie samej agencji. Można je systemowo podzielić na cztery grupy. Kolejno dotyczące działalności agencji, zakresu realizacji zadań agencji, zmian instytucjonalnych i zmian dostosowawczych. Co szczególnie należy podkreślić, w obecnej perspektywie PARP odpowiada za projektowanie i uruchamianie pilotażowych form wsparcia przedsiębiorstw. Uruchamianie konkursów z nagrodami jest jedną z innowacyjnych form angażowania przedsiębiorców i otoczenia biznesu. W artykule 6 w ustępie 5 przewiduje się wprowadzenie wprost możliwości ustanawiania i przyznawania nagród rzeczowych i pieniężnych w konkursach realizowanych przez agencję. Inne ważne proponowane zmiany to doprecyzowanie zadań agencji w kwestii przedmiotu działalności, wzmocnienie kompetencji i uprawnień agencji w celu lepszej i skutecznej weryfikacji podmiotów korzystających ze wsparcia finansowego. Przez takie działanie zminimalizowane zostanie prawdopodobieństwo występowania nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków pomocowych. Innym elementem jest likwidacja Rady Nadzorczej PARP. Agencja jest jednostką nadzorowaną i podległą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Również zmniejszenie liczby zastępców, maksymalnie liczby zastępców prezesa agencji. Klub Prawa i Sprawiedliwości stoi na stanowisku, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to istotny element w realizacji programu zrównoważonego rozwoju. To instytucja, która w sposób szczególny wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Nowelizacja ustawy przyniesie pozytywny skutek dla tego sektora gospodarki. Przedsiębiorcy uzyskają dostęp do nowych instrumentów, co przełoży się na zwiększenie możliwości inwestowania w rozwój innowacji i wdrażania nowych technologii. Dlatego Klub Prawa i Sprawiedliwości w pełni popiera projekt przedłożonej nowelizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos ma pani poseł Magdalena Ewa Marek, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu klubu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska chciałam przedstawić projekt i stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją odpowiedzialną za realizację programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Ustawa regulująca funkcjonowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powstała w 2000 roku, była kilkakrotnie nowelizowana. Przy okazji nowelizacji innych ustaw były to drobne i kompleksowe zmiany, natomiast taką dużą zmianę przeszła w 2010 roku. Ze względu na fakt, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją zaangażowaną w krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych oraz z wieloletnich programów Komisji Europejskiej, bardzo ważne jest dostosowanie przepisów krajowych do regulacji unijnych. Jedną z grup zmian, które są proponowane w tej nowelizacji, są zmiany definicji, na przykład mikroprzedsiębiorcy czy małych i średnich przedsiębiorstw. Także jest dostosowanie do rozporządzenia 651 z 17 czerwca 2014 roku, która mówi, że niektóre rodzaje pomocy są zgodne z rynkiem wewnętrznym. Nowelizacja także proponuje wzmocnienie i rozszerzenie uprawnień PARP. Chodzi tutaj o możliwości ukrócenia różnych nadużyć przez podmioty, które z pomocy agencji korzystają, czyli jeżeli dostaje nowy instrument, jeżeli dostaje informację, że dany podmiot ma postępowanie karne skarbowe, agencja może wycofać się z pomocy, która była przewidziana do pomocy danego podmiotu.
Zatem dostaje taki dodatkowy instrument. Park także otrzymuje nowe kompetencje, jeżeli chodzi o to, co jest jakby w istocie instytucji, czyli wsparcia przedsiębiorców. Głównym nowym instrumentem jest możliwość przyznawania nagród w ramach konkursów za szczególne osiągnięcie lub całokształt działalności w zakresie popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwie i społeczeństwie, podejmowanie i rozwijanie inicjatyw pobudzających współpracę przedsiębiorców, jednostek naukowych i administracji publicznej, rozwijanie i popularyzacji proekologicznych rozwiązań w gospodarce, promocji polskich przedsiębiorców za granicą, promocji proinnowacyjnych instytucji w otoczeniu biznesu, inwestowania przez pracodawców w rozwój pracowników. To daje możliwość dzięki dostosowaniu przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rady 1303/2013 z 17 czerwca 2017 roku. Kolejną grupą zmian, które są przewidane w tej nowelizacji, są to zmiany natury instytucjonalnej. Jest ograniczenie zastępców przewodniczącego prezesa agencji z 5 do 3 oraz likwidacja Rady Nadzorczej. I właśnie w tym momencie chciałabym przekazać panu marszałkowi propozycje poprawek zgłoszonych przez Klub Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, które to poprawki mają przede wszystkim na celu przywrócić organ nadzorczy, ponieważ w demokratycznym państwie prawa niezbędne jest utrzymanie kontroli władzy przez powołany do tego organ, w którym są oczywiście osoby, które reprezentują właściciela, czyli Skarb Państwa, osoby, które reprezentują pracodawców oraz ogólnopolskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców i osoby, które reprezentują samorząd. Uważamy, że nieposiadanie Rady Nadzorczej oraz osób, które reprezentują te instytucje, jest zaprzeczeniem idei samorządności oraz wolności gospodarczej. Trudno jest zgodzić się z tym, że minister konstytucyjny, który ma bardzo dużo obowiązków, miałby przejmować wszystkie obowiązki Rady Nadzorczej, które w ustawie są szeroko opisane, jak na przykład opiniowanie projektów rocznych, planów działań, okresowa ocena wykonywania rocznych planów, analiza efektywności działań podejmowanych przez agencję, opiniowanie sprawozdań z działalności, wybór biegłego rewidenta oraz inne rzeczy, które są przewidziane i zlecenie ustawą. Trudno jest, żeby agencja, żeby prezes, zarząd nie miał kontroli oraz nadzoru w demokratycznym państwie, dlatego przygotowaliśmy tutaj propozycje naszych poprawek, które zgłaszamy w drugim czytaniu i kolejne poprawki dotyczą idei przedsiębiorczości. Uważamy, że podkreślenie zadania wspierania przedsiębiorczości przez agencję jest bardzo ważne, dlatego proponujemy powrócenie do zapisu, który jest w obowiązującej ustawie przedsiębiorczości, w tym wspieranie przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Zatem, panie marszałku, chciałam przekazać poprawki. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unii Europejskich Demokratów na piśmie przekazał. Pana posła Grabowskiego nie ma. Czy są pytania? Pan poseł Misztowicz, zapraszam. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, mam przyjemność przedstawić opinię Klubu Nowoczesna do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, druk nr 3085. Procedując tą ustawę na komisji nie mieliśmy specjalnie dużo zastrzeżeń. Myślę, że dobrze jest, że zmieniamy przepisy, które spowodują, że przy następnej perspektywie w ramach programów operacyjnych 2014-2020 będziemy mogli do końca wykorzystać wszystkie środki, które zostały na ten cel przeznaczone i zmiana struktury agencji może jakby pomóc w realizacji tych planów. Zmienia się również zasady określone w przepisach europejskich dla instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych. Dobrze jest, żeby rzeczywiście na bieżąco uzupełniać i poprawiać te przepisy, które nie do końca są zgodne z tymi sugestiami, jeśli chodzi o Unię Europejską. Te zmiany i dostosowanie przepisów do nowych zadań nakładanych
realizowanych przez agencję w nowym okresie finansowania europejskiej oraz funkcji, które ma pełnić PARP w przyszłości. Rzeczywiście ta agencja ma szansę w znaczący sposób przysporzyć się do zwiększenia udziału, który i tak jest duży, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój polskiej gospodarki. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby ułatwić tym przedsiębiorcom funkcjonowanie nie tylko poprzez zmianę przepisów i ułatwienie im tego działania, ale również do środków finansowych, a w dużej mierze to mogą być środki finansowe, które w następnych perspektywach mogą być przeznaczane na rzecz tych akurat podmiotów. Pozytywnie oceniamy również to, że zmienia się struktura organizacyjna, że odchodzi się od dużej ilości wiceprezesów, że kasuje się Radę Nadzorczą, dlatego że ta instytucja może w naszej ocenie działać zdecydowanie sprawniej. W związku z tym, że te propozycje przedstawione przez ministerstwo nie budziły u nas specjalnych kontrowersji, Klub Nowoczesna będzie głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Przechodzimy do pytań. Jeśli ktoś z państwa chce się jeszcze dopisać do głosu, zapraszam. Zamknę listę o pierwszym pytaniu. Czas pytania 1,5 minuty. Głos ma pan poseł Jarosław Gonciarz. Panie marszałku, panie ministrze. Z pewnością ustawa ta wpłynie na wzmocnienie kompetencji i uprawnień agencji poprzez weryfikację podmiotów, które ubiegają się o pomoc. Z pewnością zdarzają się próby nieuprawnionego korzystania ze środków PARP. Dotychczasowe przepisy nie zawsze stanowiły ochronę przed działaniami nieuczciwymi. Czy ministerstwo posiada informacje, dane o ilości, ewentualnie zakresie takich nieuprawnionych działań? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Gawron, bardzo proszę. Panie marszałku, panie ministrze, ja mam pytanie dotyczące Rady Nadzorczej, bo tutaj w stanowisku klubu, klub parlamentarny, przedstawicielka klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej przedstawiła poprawki dotyczące odstąpienia od tego punktu likwidacji Rady Nadzorczej. Więc mam pytanie, jak to jest w innych agencjach takich wykonawczych? Czy tam jak gdyby standardem jest takim, że jest Rada Nadzorcza? Ewentualnie, jeżeli przyjmiemy to rozwiązanie, że Rada Nadzorcza zostanie zlikwidowana, jakie to może przynieść oszczędności w tym przypadku? Tak, bo wiadomo, wynagrodzenia, koszty zakwaterowania, inne koszty dotyczące funkcjonowania Rady. Czy też ministerstwo określiło, jakie z tego tytułu będą oszczędności? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Maria Małgorzata Janyska. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ja mam pytanie właśnie o tą Radę Nadzorczą, ponieważ nie można rad nadzorczych w różnych instytucjach mierzyć jedną miarką. To nie jest tak jak z podmiotem w prawie handlowym, gdzie mamy struktury ogólne podane w prawie i potem szczegółowo się do tego dostosowują. To jest szczególna agencja. To jest agencja, która ma wspierać przedsiębiorczość w różnym aspekcie rozwojowym, innowacyjnym i tak dalej, rynku pracy. I tu, proszę państwa, parę razy już wybrzmiało z tej mównicy, właśnie wybrzmiał ten aspekt wspierania przedsiębiorczości. Wspierać przedsiębiorczość, jej rozwój, przedsiębiorców trzeba wtedy i można wtedy, jeśli się z nimi współpracuje. A Rada Nadzorcza właśnie ma realizować i realizowała jak dotąd zadania, które są z tym związane. A skąd czerpać informacje o tych zadaniach, jak nie od podmiotów, które są i adresatem, i jednocześnie również inspiratorem pewnych zmian, powinny być inspiratorem. W Radzie Nadzorczej byli, proszę państwa, nie tylko przedsiębiorcy, byli także przedstawiciele zawodów innych, niezrzeszonych, niereprezentatywnych, niezrzeszonych w Radzie Dialogu Społecznego. Byli także samorządowcy, co jest bardzo istotne, przecież rozwój regionalny dotyczy samorządów, dotyczy regionów. Ja się obawiam, żeby to nie był dalszy etap takiego centralizowania zarządzania gospodarką, czyli decydowania o wszystkim samodzielnie, bo już w tej kadencji w wielu ustawach niestety to zaistniało i bardzo się boję, żeby znów całe środowisko przedsiębiorczości nie było tutaj z tego ważnego aspektu wyeliminowane i bardzo proszę o rozważenie tego.
tego. Niestety nie mogę zostać dłużej, panie ministrze. Odsłucham odpowiedź, ale mam akurat komisję, muszę wyjść, za co przepraszam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Głos ma pan poseł Ryszard Wilczyński. Bardzo proszę. Panie ministrze, w 10. punkcie dzisiejszego porządku obrad będzie omawiany projekt dotyczący utworzenia sieci badawczej Łukasiewicz. Ta ustawa zakłada znowelizowanie ustawy o PARP w taki oto sposób, że PARP uzyska obowiązek wspierania instytucji naukowo-badawczych. I tutaj jest pytanie konkretne. Jakimi narzędziami, jakimi instrumentami miałoby się odbywać owo wspieranie instytucji naukowo-badawczych, takich jak Centrum Badawcze, jak Sieć Badawcza Łukasiewicz, skoro to wspieranie wygląda tutaj jako rodzaj takiego piętrowego podpierania jeden przez drugiego, bo te instytuty naukowo-badawcze mają wspierać przedsiębiorczość swoimi badaniami, natomiast PARP miałby je wspierać, żeby one mogły badać. Proszę powiedzieć, jakimi to narzędziami miałoby być realizowane. Przepraszam, sekundę. Bardzo proszę, głos ma pani poseł Małgorzata Pępek. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w procedowanej ustawie proponuje się likwidację rad nadzorczych pod pretekstem oszczędności oraz twierdzicie państwo, że decyzje strategiczne i tak podejmuje minister. Zatem pytam, kto będzie organem nadzorczym i jak będzie wyglądać jawność życia gospodarczego. Brak przejrzystości i niejasne kryteria są dla mnie niezrozumiałe i źle mi się kojarzą. Tu wyraźnie widzę i dziwię się, że nie chcecie mieć w organie nadzorczym przedstawicieli samorządów i pracodawców, tak jak to jest w chwili obecnej. Proszę o uzasadnienie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jerzy Meysztowicz. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. PARP do tej pory realizował też część programów w ramach Interregu i przewiduje się, że te działania będą dalej kontynuowane. Pytanie do pana ministra, czy one będą na tym samym poziomie, czy zwiększy się będzie udział PARP-u właśnie w realizacji programów w ramach tych współpracy Interreg. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, pana Mariusza Haładyja. Panie marszałku, szanowni państwo posłowie. No jak widzę, głównie Rada Nadzorcza tutaj, przy czym spodziewałem się raczej odwrotnego efektu niż krytykowania nas za likwidowanie akurat Rady Nadzorczej i składu zarządu, liczebności zarządu agencji. Ale idąc po kolei, jeżeli chodzi o nieprawidłowości, to w tej chwili jest około 70 postępowań karnych, które się toczą w związku z próbą różnego rodzaju wyłudzenia środków publicznych w programach agencji. I ta zmiana, która jest tutaj zaproponowana, ona zmierza w tym kierunku, żeby po prostu PARP miała instrumenty szybszego zareagowania na tego typu podmioty, które, że tak powiem, już mają swoją przeszłość i kłopoty, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, z rozliczaniem się z poszczególnych programów i środków. Natomiast pytanie było co do skali, więc to jest około 70 teraz. Pan poseł Gawron pytał o inne agencje i funkcjonowanie Rady Nadzorczej plus koszty. Z 9 agencji tego typu, jaką jest PARP, tylko PARP i Agencja Mienia Wojskowego, Rady Nadzorcze posiadają, 7 pozostałych takich rad nadzorczych nie ma. Koszt Rady Nadzorczej rocznie to jest około 500 000 złotych. I tutaj ta Rada Nadzorcza później się przewijała też u pani poseł Janyski, u pani poseł Pępek. Nie do końca zrozumiałem z tymi niejasnymi kryteriami. Nie ma pani poseł, bo nie wiem,
czego te niejasne kryteria miały się, do czego miałyby się odnosić, bo po prostu proponujemy zrezygnować w ogóle z Rady Nadzorczej, więc nie będzie Rady Nadzorczej, nie będzie kryteriów powoływania członków Rad Nadzorczych w związku z tym, więc może po prostu jakoś tutaj nie nadążyłem za istotą tego pytania, ale nie bardzo jakby te kryteria jestem w stanie odnieść do konkretnej propozycji ustawy. Jeżeli chodzi o pani poseł powiedziała, że ograniczamy współpracę z przedsiębiorcami, z samorządem. Nie ograniczamy. Znaczy kontrola partnerów społecznych, ona pozostanie w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ponieważ dużo większy stopień szczegółowości, jeżeli chodzi o kontrolę nad funkcjonowaniem agencji w poszczególnych programach, w poszczególnych procedurach daje udział w komitetach monitorujących, gdzie rzeczywiście są decydowane losy, że tak powiem, poszczególnych już transz i środków. I tam partnerzy społeczni ten udział mają zapewniony. Rada Nadzorcza, zresztą jakby nawet słuszności jakby tego kroku z naszej strony, to też dowodzi to, że my konsultowaliśmy ten projekt ustawy i z Radą Dialogu Społecznego, i z organizacjami przedsiębiorców, i z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W żadnym z tych gremiów, żadne z tych gremiów nie zgłosiło uwagi do tego, żeby Radę Nadzorczą w PARP pozostawić. Więc tutaj jawność życia gospodarczego, jak padało, też nie ucierpi, ponieważ, tak jak powiedziałem, kontrola partnerów społecznych jest zachowana tam, gdzie rzeczywiście decydują się losy poszczególnych środków. Pan poseł Wilczyński pytał o Łukasiewicza i współpracę z instytutami, tak, badawczymi, jak rozumiem. Wspieranie. To jakby nie do końca jest przedmiot tej nowelizacji, więc ewentualnie przepraszam za może, jeżeli to będzie zbyt taka lakoniczna odpowiedź, ale tymi instrumentami są przede wszystkim oczywiście wsparcie finansowe i już konkretne instrumenty, które są w ramach programów, które PARP prowadzi. Po drugie, to jest też poprzez wspieranie kompetencyjne przedsiębiorców. Też są tego typu programy uruchamiane, chociażby, nie wiem, instrument szybkiego reagowania, gdzie pomagamy przedsiębiorcom wychwytywać te pierwsze sygnały dotyczące ryzyka pogorszenia się płynności, które może skutkować na przykład koniecznością upadłością. Chociażby konkursy, które też tutaj przewidujemy. Konkursy też są takim narzędziem, czy też udział jako partnerzy w projektach międzynarodowych, które PARP organizuje. I pan przewodniczący Meysztowicz pytał o Interreg programy. To jest kwestia przede wszystkim jakby już nowej perspektywy i w zależności od tego, ile zostanie w ramach tej perspektywy wynegocjowane, ale zakładamy na ten moment, że to wsparcie w tym obszarze będzie akurat rosło, czyli będzie większe niż obecnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji, pana posła Andrzeja Gawrona. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, ja tylko chciałem pochwalić ministerstwo, bo naprawdę dobrze przygotowana nowelizacja i w trakcie tych prac kontaktowali się też ze mną przedsiębiorcy. Jednak tutaj w stronę PARP-u jest taka prośba, żeby te środki, które są przeznaczone na dofinansowanie, na pewne programy, nie były tylko takie całkowicie stricte powiązane z innowacjami, ale żeby też była taka pula środków, które mogliby przedsiębiorcy na przykład na wymianę parku maszynowego, powiedzmy na bardziej nowoczesne urządzenia, żeby też takie programy w tych środkach były. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Gospodarki i Rozwoju w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Ogłaszam 5 minut przerwy.
Nie, to dzisiaj rano. Pierwsza osoba dodaje. Kto ma w ogóle dzisiaj? Kto cię miał? Łukasz. Niewinne przeoczenie. Jak zwykle. A co my mamy? Dzień był wynurowany. Rozumiesz? Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo dodałem na szybko, a teraz sprawdzę wszystkie dane. Jeszcze raz dodałem. Po prostu zopatrzę na pasku, a jest, wiesz, i dlatego był na chwilę zawieszony. Bo... A teraz już po Bożemu dodaję w czasie przerwy, żeby było, wiesz, wszystko. Żeby głosowanie było 17:17. A szkoda, że zauważyłeś, niby pogłosowano. No. Po co jesteś taki spostrzegany? Rozstawia ludzi po kątach, opierdala. Zostałaś na wiatr. Witamy, wolę wiatr.
Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. To druki nr 3117 i 3131. Proszę pana posła Roberta Telusa o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze, mam wielki zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawić państwu sprawozdanie do druku 3117. Wczoraj na posiedzeniu komisji rozpatrywaliśmy ten druk. Ogólne głosy na komisji były, że taka ustawa jest bardzo potrzebna. To jest ułatwienie dla rolników po raz kolejny. Kolejny rok, gdy wprowadziliśmy e-wnioski. Ale chodzi o to, żeby rolnicy mieli ten okres przejściowy dłuższy, nie tylko jeden rok, żeby mogli również wystawiać oświadczenia, tak jak było to w zeszłym roku, żeby można było wypełniać oświadczenia. Jest to ułatwienie, duże ułatwienie dla rolników. Jak również chodzi o to, żeby jeszcze po raz kolejny rok, żeby rolnicy otrzymywali wnioski papierowe. Wiemy o tym, że przyzwyczaić się do e-wniosków dla niektórych rolników jest trudno i dlatego rząd i Ministerstwo Rolnictwa wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom rolników. Dlatego takie ułatwienia chcemy wprowadzić na ten rok jeszcze, żeby właśnie łatwiej było rolnikom te wnioski wypełnić szybciej i żeby po prostu ten okres przejściowy był dłuższy. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, ustawa jest dobra, oczekiwana przez rolników, ułatwiająca rolnikom, dlatego wszystkie kluby na komisji poparły tą ustawę i mam nadzieję, że również dziś na posiedzeniu Sejmu poprą tą ustawę i wprowadzimy ją szybko, tak jak już było powiedziane, w tych ważnych ustawach, które są, ułatwiają życie polskiemu rolnikowi. Tutaj jakichś większych kontrowersji nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Głos ma pan poseł Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, panie ministrze, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw zawartego w druku nr 3117. Nowelizacja ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku oraz o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ma na celu uproszczenie procesu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy obszarowej oraz wniosków o płatność w ramach wsparcia obszarowego w postaci elektronicznej. W projekcie ustawy przewidziano możliwość składania w roku 2019 zamiast wniosku o przyznanie płatności oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Dane dotyczące powierzchni gruntów będą przenoszone z oświadczeń do systemu informatycznego przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej takie przeniesienie danych przez organ uznaje się za wypełnienie obowiązku wobec objęcia danej powierzchni formularzem geoprzestrzennym. Kolejna zmiana wprowadza rozszerzenie nałożonego na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązku przesyłania rolnikom częściowo wypełnionych wniosków w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi, a wszystkich rolników, którzy złożyli w poprzednim roku wnioski o przyznanie płatności, a nie tylko tych, którzy uczynili to w formie papierowej. Pozwoli to na dokonanie korekt i zmian, które mogły zajść w gospodarstwie w ciągu roku. Wprowadzone zmiany są korzystne dla rolników, spowodują skrócenie czasu na załatwienie sprawy, a także zapewnią im dostęp do materiałów poglądowych przydatnych do poprawnego złożenia wniosku drogą elektroniczną. Dlatego też Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Kazimierz Plocke, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze,
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska poprze rządowy program i projekt ustawy z druku sejmowego 3117 z uwagi na jego pilność, bowiem od 15 lutego rolnicy mają obowiązek złożyć stosowne wnioski, dokumenty do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie płatności bezpośrednich. Natomiast na posiedzeniu Komisji Rolnictwa wczoraj odbyła się dyskusja, natomiast chciałbym poprosić pana ministra o komentarz w dwóch sprawach. Po pierwsze, z informacji, które zostały przekazane, wynika, że na rok 2018 Komisja Europejska zaleciła, żeby 25% wniosków w całej Unii Europejskiej rolnicy złożyli w formie elektronicznej. Polska wykonała ten obowiązek w 90%. Natomiast na rok 2019 zakłada się, że to ma być 75% wniosków złożonych drogą elektroniczną. Natomiast pan minister stwierdził, że około 900 tysięcy gospodarstw otrzyma wnioski spersonalizowane, łącznie z załącznikiem graficznym, wysyłanych pocztą i że 400 tysięcy gospodarstw będzie miało możliwość złożenia wniosków w formie oświadczenia. Chciałbym, żeby pan minister się do tego odniósł, dlatego że z jednej strony mówimy o bardzo dobrym wyniku w zakresie składania wniosków drogą elektroniczną, a z drugiej strony wracamy jak gdyby do tego, co już było w formie papierowej. Z czego ta kwestia wynika? I sprawa druga dotyczy gospodarstw, które otrzymują płatności w ramach ONW, czyli obszarów o niekorzystnych warunkach do produkcji rolniczej. Chciałbym wiedzieć, jaka to będzie skala, ile tych gospodarstw w tym programie wedle nowej procedury się zmieściło. I również chciałbym poprosić pana ministra o strukturę regionalną tych gospodarstw, a więc jak one się kształtują w poszczególnych regionach, ile na Pomorzu, ile na Podkarpaciu tych gospodarstw zostało włączonych do systemu wsparcia w ramach ONW. To tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Głos ma pan poseł Jarosław Sachajko, klub Kukiz 15. To są pytania? Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu klubu Kukiz 15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest przedłużenie na rok 2019 możliwości składania zamiast wniosku o przyznanie płatności odpowiedniego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Jak podaje ministerstwo, w ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało około 400 tysięcy rolników. Według szacunków w tym roku z możliwości złożenia oświadczenia skorzysta podobna liczba rolników, to jest około 30% wszystkich beneficjentów dopłat bezpośrednich. Ministerstwo podaje, że wprowadzone w ubiegłym roku rozwiązanie, czyli możliwość złożenia oświadczenia, pozwoliło znacznie uprościć procedurę wnioskowania o płatności, co było szczególnie istotne w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku sukcesywnego wdrażania geoprzestrzennego wniosku nałożonego na państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Nieco zdumiewa mnie to stwierdzenie, ponieważ oświadczenia, które składane są w formie papierowej, są następnie przenoszone przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do systemu informatycznego. Rozumiem, że czas poświęcony na wprowadzenie do systemu 400 tysięcy oświadczeń, a co za tym idzie, koszt zatrudnienia pracowników, koszt wydruku, koszt wysyłki nie stanowią dla ministerstwa żadnego problemu i nie są warte uwagi. Nie jest też dla mnie racjonalnym argument, iż w 2019 roku jest dopiero drugim rokiem obowiązkowego składania wniosków w postaci elektronicznej. Skoro w ubiegłym roku z nadwyżką wykonaliśmy wymogi Unii Europejskiej i ponad 90% wniosków złożone zostało w formie elektronicznej, oznacza to, że polscy rolnicy wspaniale poradzili sobie z nową formułą składania wniosków i moim zdaniem ministerstwo wykazuje w tym względzie zbytnią powściągliwość. Jednocześnie chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nie rozumiem, dlaczego ministerstwo cofa się i zamiast redukować do minimum biurokrację, proponuje rozszerzenie nałożonego na ARMiR obowiązku przesyłania rolnikom częściowo wypełnionych wniosków w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi na wszystkich rolników, którzy złożyli w poprzednim roku wnioski o przyznanie płatności, a nie tylko tych, którzy uczynili to w formie papierowej. Takie działania oznaczają miliony wydrukowanych stron, które i tak w konsekwencji wylądują w najlepszym razie w piecu. Kolejne godziny pracy,
które pracownicy poświęcają na ich przygotowanie i rozesłanie, a co za tym idzie, milionowe koszty finansowane z kieszeni Polaków. Jest to trwonienie czasu i publicznych pieniędzy, które mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie innych, naglących potrzeb, jak chociażby w dalszym ciągu niezakończona walka z ASF-em. W ubiegłym roku osiągnęliśmy poziom 90% wniosków wypełnianych w formie elektronicznej. Za rok ma być to 100%, a my wracamy do starej metody, czyli kartki papieru. Podsumowując, chciałbym wyrazić moją negatywną ocenę odnośnie omawianego projektu i jednocześnie zaapelować do pana ministra oraz pań i panów posłów o odważne działania, które będą prowadziły nas do przodu, które będą rozwijały polskie rolnictwo, które będą roztropnie dbały o każdą publiczną złotówkę, a w tym wypadku o miliony, które powinny być wydawane na bioasekurację, a nie tysiące niepotrzebnie zadrukowanych stron. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi i zapraszam pana posła Mirosława Maliszewskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, ale nie ma pana posła. Pani poseł Ewa Lieder z kolei przedstawiła stanowisko klubu na piśmie. Przechodzimy do pytań. Jeżeli ktoś chce się zapisać, zapraszam serdecznie. Czas pytania 1,5 minuty i pierwszy zadaje pytanie pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Panie ministrze, Wysoka Izbo, tak jak wspomniałem w oświadczeniu w imieniu klubu, pieniądze w budżecie nie są z gumy, szczególnie pieniądze w budżecie Ministerstwa Rolnictwa, wiemy, że w tym roku są mniejsze na rolnictwo. Tym bardziej zastanawia, dlaczego tak dużą sumę wydajemy na drukowanie, wysyłanie, a później wprowadzanie tych wniosków z formy papierowej w formie elektronicznej. I moje pytanie jest o całościową sumę tych kosztów, łącznie z kosztami pochodnymi. I jednocześnie ewentualnie, jakby pan minister mógł powiedzieć, ile gospodarstw można byłoby tymi pieniędzmi zabezpieczyć bioasekuracyjnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos ma pan poseł Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, panie ministrze, mam pytanie do pana posła sprawozdawcy. Chciałbym się pana spytać, czy wnioski generalnie się sprawdziły i czy ta forma oświadczeń, która była wprowadzona w roku 2018, była jak najlepsza i czy ile ewentualnie zostało złożonych wniosków oświadczeń w roku 2018 i czy można było te oświadczenia wprowadzić wcześniej. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Ryszarda Zarudzkiego. Panie marszałku, Wysoka Izbo, dziękuję za głosy, które przedstawiały, odnosiły. Dziękuję posłowi sprawozdawcy i posłom za wypowiedzi dotyczące ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich. Krótkie odniesienie. W tym roku będziemy wdrażać drugi rok e-wniosku, elektronicznego wniosku, kiedy to możliwość rolnicy uzyskują, a wręcz obowiązek, aby formą elektroniczną składać wniosek, a nie w formie papierowej. To jest drugi rok i doświadczenia z poprzedniego roku, jak i może trzeba jak gdyby odnieść do tego, że ze względu na wcześniejsze opóźnienia wdrażaliśmy to za brak systemu informatycznego, to jest dość za zły system informatyczny. Inne kraje już w 2015, 2014 miały zdecydowaną większość wniosków w formie elektronicznej. Kiedy zastaliśmy system informatyczny
w takim stanie. Przez kolejne 2 lata pracowaliśmy nad tym, aby zmienić tą strukturę i efekt tego, odpowiadając na już jedno z pytań, które było postawionych, i efektem tego w 2018 roku było to, że o ile rok wcześniej, kiedy jeszcze nie było porządnego systemu informatycznego, który wdrażałby e-wnioski, to 1% wniosków był w formie elektronicznej, a 99% wniosków było w formie papierowej. Rok później uzyskaliśmy sytuację poprzez działania agencji, za której dziękuję, za poprzez poprawę systemu informatycznego, poprzez całą kampanię informacyjną ośrodków doradztwa rolniczego, że i tu od razu sprostowanie, bo ja wczoraj na komisji powiedziałem pewne wartości, które trzeba poprawić, przyznaję, ale to nic nie zmienia istoty rzeczy. Mianowicie 67% rolników złożyło na 90% powierzchni e-wnioski. To nie 90% rolników, tylko 67% rolników, czyli 900 tysięcy rolników złożyło na powierzchnię 90% całej uprawnionej do płatności, do dopłat, płatności bezpośrednich. Co w skali kraju, pamiętajmy, że jest 14 milionów hektarów uprawnionych do dopłat i 14 miliardów złotych przekazujemy. To jest pierwsza informacja. Druga, w ubiegłym roku 425 tysięcy rolników złożyło oświadczenia, więc w tym momencie nie trzeba było składać drogą elektroniczną i ci rolnicy, to jest około blisko 30% pozostałej puli. I pozostałe 8300 rolników złożyło w formie papierowej. Przypomnę, że rok wcześniej około 10 tysięcy złożyło w formie elektronicznej, a rok później, czyli w pierwszym roku wdrażania wniosków, tyle samo złożyło w formie, ale papierowej. Więc taki mamy system ze względu na wprowadzenie oświadczeń, które w ogóle eliminowały potrzebę składania wniosków. I teraz jeśli chodzi o oświadczenia, o koszty i o potrzebę i celowość wdrażania. Zgadzam się. Można powiedzieć, że koszt 2,7 miliona, koszt druku, to jest duży druk, zaangażowanie i trudności i też takie nasze było myślenie, panie przewodniczący, panie pośle. I tutaj argumenty myśmy też tak rozumowali, dlatego ustawa dopuszczała tutaj pewne ograniczenia, które chcemy zmieniać. Ale kiedy przeliczyliśmy, że to jest drugi rok wdrażania, kiedy rozmawialiśmy z rolnikami, że to jest taki etap, kiedy mamy sytuację, że mamy nową delimitację ONW, nową delimitację, z tych 425 tysięcy rolników 200 tysięcy będą miały nową delimitację. To nie znaczy, że oni wszyscy będą, ci, co składali rok wcześniej oświadczenia, połowa z tych oświadczeń będą musieli sprawdzić, jest czy nie jest. Agencja będzie to sprawdzać, ale powstaje pewne zamieszanie. Dlatego też 2,7 miliona złotych to jest do rozważenia. Czasami trzeba stracić, żeby zyskać. Ile przez to będzie mniej błędów, że każdy rolnik dostanie, ile będzie precyzyjnych, przesłanych wniosków, ile będzie, wydaje mi się, że takie powtórzenie tego całego systemu nie zachwieje finansami, a wprost przeciwnie, ile błędów mniej uniknie, ile wezwań przez agencję nie będzie dokonanych. I myślę, że ten zysk po przeanalizowaniu całości za i przeciw wyszedł na plus i wydaje się celowe takie działanie. Więc zgadzam się, pieniędzy, ale tutaj podejście nasze było dyskutowane i ostatecznie takie decyzje przez ministra Ardanowskiego zostały podjęte jako kierunkowe, wspierające rolników. I ja jestem przekonany, że w tym roku i system zadziała. I uwaga, tutaj informacja już jest, że tak pracujemy nad tą ustawą, aby od 15 lutego ci rolnicy do 10 hektarów, którzy mają, nic się nie zmieniło w porównaniu do roku poprzedniego, złożyli oświadczenie z tym jednym sprawdzeniem obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
ale pozostali otrzymają e-wniosek i w sukcesywny sposób, nie na ostatni dzień, bo system nie wytrzyma. Pamiętajmy, że mamy 1 350 000 rolników ubiegających się i to musi przejść przez system informatyczny, żeby sukcesywnie wraz z zakończeniem prac polowych można było składać wnioski. Ja jestem przekonany, że to zrozumienie z rolnikami mamy, a ta pomoc tylko nam ten drugi rok zabezpieczy, bo jeśli chodzi o Komisję Europejską i te narzucenia, to zasady były takie. Do 2018 roku, do końca, miało być 100% we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polska została uwzględniona, nie tylko Polska, ale na przykład Włochy, że nie są w stanie wdrożyć 100% wniosków w formie powierzchni, w formie elektronicznej. Dostaliśmy derogację, czyli uprawnienie na to, żeby móc w pierwszym roku 25% powierzchni było w formie elektronicznej, w drugim roku 75% powierzchni, bo tu żeby było rozgraniczenie nie rolników, tylko powierzchni uprawnionej. I w trzecim roku, czyli w 2020, 100% powierzchni. W pierwszym roku wdrażania mieliśmy już 90% powierzchni, czyli 67% rolników złożyło w formie elektronicznej, resztę to były oświadczenia. To dla precyzyjności, oczywiście to trzeba, dziękuję za tą podpowiedź, jak gdyby doprecyzowuję przekazane wczoraj informacje na Komisji Rolnictwa i to porządkuje zrozumienie tematu. Bardzo jeszcze raz dziękuję za wsparcie, ale i też słowa krytyczne przyjmujemy, tylko one mają różne racje i tutaj racje dla rolników, prorolniczo zwyciężyły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i teraz proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji, pana posła Roberta Telusa. Szanowny panie marszałku, wysoki Sejmie, panie ministrze, ja bardzo dziękuję tutaj wszystkim, klubom za poparcie tej ustawy. No, troszkę się jestem zaskoczony stanowiskiem klubu Kukiz 15. Bo ja uważam, że każde pieniądze, które są kierowane na wieś, są pieniędzmi dobrze wykorzystanymi i trzeba ich kierować na wieś, trzeba robić wszystko, żeby te pieniądze przeznaczać. No, 2 700 000 są to jakieś pieniądze, ale są to pieniądze dla wsi. No, ja jeżdżę na spotkanie z rolnikami, wiem o tym, że poseł Sachajko również i myślę, że poseł wie o tym, że wiele rolników chce tego, żeby udogadniać, żeby wyjść, żeby wyciągnąć rękę do rolników, żeby mogli jeszcze spojrzeć w te mapy w wersji papierowej. Ja wiem o tym, że są rolnicy wyspecjalizowani, duże areały i myślę, że tam sobie radzą, bo nawet często tak bywa, że tam nie sam wypełnia, tylko wypełniają mu firmy wnioski, ale są mali rolnicy, którzy no jeszcze e-wnioski są dla nich za trudne. I tutaj to jest wyjście przede wszystkim dla tych nowych rolników, dla tych małych rolników, bo oni jakby no, wymagają wsparcia polskiego rządu. I tutaj dziękuję panie ministrze, że pan minister i Ministerstwo Rolnictwa, ale również agencja zaproponowała takie rozwiązanie, które jest wyjściem naprzeciw polskiego rolnictwa, polskiego rolnika, oczekiwam polskiego rolnika i to jest bardzo ważne. Ja się dziwię, bo no, można mówić piękne słowa, jeździć na spotkania, a tutaj gdy przyjdzie do takich konkretów przeznaczenia pieniędzy, środków na polską wieś, wtedy się mówi, że budżet nie jest z gumy. Ja, panie ministrze, będę zawsze wspierał wszystkie akcje, które są akcjami dla polskiego rolnika, będę wspierał wszystkie akcje, które są akcjami, które kierują z budżetu państwa środki na polską wieś, bo to jest bardzo ważne i te wszystkie działania będą ważne. Ja się dziwię klubowi, o którym mówiłem, bo też i ostatnie wystąpienia szefa klubu o ścieraniu do dziko, o redukcji, która jest potrzebna, która od wielu lat była robiona i te słowa, które skierował szef, to pokazuje, że co innego jest
mówienie na spotkaniach, a co innego w rzeczywistości tak naprawdę, działania. A my jako polski rząd nie tylko w tym momencie wychodzimy naprzeciw polskiego rolnictwa jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo wiele działań naszych, które przez te 3 lata są wykonywane, są jakby wzmacniają polskiego rolnika. No, sprzedaż bezpośrednia, drodzy Państwo, też przez wielu krytykowana i przez wielu, nawet tutaj w Sejmie, że to nic nie pomoże, że to nie jest potrzebne, a naprawdę tak wielu rolników oczekuje tego, że my będziemy takie wprowadzać regulacje prawne, żeby rolnik mógł sprzedawać bezpośrednio swoje produkty, żebyśmy skracali drogę od pola do stołu, żeby to jest, bo też jest to z korzyścią dla polskiego konsumenta, bo polski konsument kupuje pewną żywność, naszą żywność, polską żywność, wspierając polskie rolnictwo. Przez wiele lat tu, w tym polskim Sejmie, posłowie wtedy koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wmawiali nam, posłowie, że nie można takich regulacji zrobić, bo Unia Europejska nam zabrania takich regulacji wprowadzać. A my pokazaliśmy, że można wprowadzić, bo wszystkie działania, które są działaniami dla polskiego rolnictwa, będziemy starać się ich wprowadzać, będziemy pracować nad nimi i będziemy nawet czasami wbrew temu, co Unia Europejska mówi, po to, żeby te rozwiązania wprowadzać. I tutaj też jeszcze ciekawostka, myślę, że ważna. Minister Ardanowski ostatnio na spotkaniu powiedział, że gdy rozmawiał z przedstawicielami Unii Europejskiej, to powiedzieli tak: jeżeli znajdziesz rozwiązania, które wspierają rolnictwo w innych krajach, a w waszym kraju tego rozwiązania nie ma, to wprowadzajcie, my na pewno to poprzemy. My na pewno pozwolimy to wprowadzić. My jako przedstawiciele Unii Europejskiej pozwolimy wprowadzać. Do tej pory tego nie stosowano. Wiemy, jakie są w Danii rozwiązania, wiemy, jakie są we Francji rozwiązania, dużo łatwiejsze w wielu miejscach, w wielu sytuacjach, a tu w Polsce nie pozwalano nam tego wprowadzać. I tu się okazuje, że nie urzędnik unijny nie pozwala wprowadzać, ale urzędnik polski nie pozwala wprowadzać. I my to zmieniamy. My zmieniamy, bo te działania dla polskiego rolnictwa są ważnymi działaniami i będziemy robić wszystko, żeby polskie rolnictwo wspierać, bo wiemy o tym, że silna polska gospodarka będzie wtedy, gdy będzie polskie silne rolnictwo i dlatego bardzo serdecznie za poparcie tego projektu dziękuję Wysokiej Izbie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę w trybie sprostowania pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Panie ministrze, panie marszałku, panie pośle, pan poseł widocznie nie słuchał tego, co ja mówiłem, bo ja mówiłem o tym, że właśnie trzeba przeznaczać pieniądze na polskie rolnictwo, a państwo w budżecie zaproponowali znacząco mniej tych pieniędzy. To jest jedna rzecz, której pan nie zrozumiał. Druga rzecz. Ja mówiłem, że trzeba wydawać pieniądze na rolnictwo, ale żeby go wspierać nie kartkami. Nie po to, żeby dać rolnikom kartki, aby je spalili później w większości, tylko żeby zaczęli się rozwijać i mogli zarabiać pieniądze. A to, co ta manipulacja, którą pan próbował tutaj powiedzieć o słowach Pawła Kukiza, jest po prostu wyjątkowo skandaliczna. Bo Paweł Kukiz powiedział o tym, że nie wolno łamać kręgosłupów myśliwym i nie wolno ich zmuszać do strzelania do prośnych loch. I państwa totalne zaniechanie w walce z ASF-em, to, że nie mogą państwo dotrzeć do opinii publicznej i jej przekonać, że mamy nadmiar dzików, bo mamy ich 6-krotnie więcej niż było w latach 60., to, że państwo wszystko wiedzą lepiej i nie rozmawiają z rolnikami, Niemcy potrafią strzelać 3-krotnie więcej niż my. Francuzi w tej chwili strzelają do dzików, robią taki korytarz między Belgią. Francuzi budują płot, a państwo cały czas tylko jątrzą i ten przykład, który pan z tej mównicy sejmowej przed chwilą powiedział, to jest po prostu skandaliczny. Panie pośle, prosiłbym nie wprowadzać rolników w błąd i prosiłbym, żeby nie wypaczać słów, które powiedział Paweł Kukiz, tylko zająć się realnie rozmawianiem z polskim społeczeństwem, z obywatelami, żeby nie wyprowadzać ich przez zaniechania na ulicę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12 porządku dziennego. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz. To druk numer 3000,
114. Proszę panią poseł Lidię Burzyńską o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Przedstawiam poselski projekt ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz, druk 3114. Projekt przewiduje utworzenie sieci badawczej Łukasiewicz, która stanowi odpowiedź na wyzwania polskiej nauki i gospodarki, wpisując się w proces realizacji nowego modelu rozwojowego przedstawionego w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku. W 2010 roku instytuty badawcze zostały poddane kompleksowej reformie, która miała wprowadzić nową jakość, przyczynić się do wzrostu poziomu prowadzonych badań, a tym samym ułatwić współpracę nauki z przemysłem. Nie wypracowano wówczas modelu funkcjonowania instytutów badawczych i ich relacji do państwa oraz gospodarki. W efekcie nastąpiła kontynuacja postrzegania instytutów badawczych jedynie jako elementu systemu nauki obok uczelni i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Instytuty badawcze oddolnie określały dla siebie wyzwania, problemy do rozwiązania. Dotychczasowy nadzór ministrów nad instytutami badawczymi sprowadzał się zwykle do kontroli formalnej poprawności wydatkowania środków publicznych. Często jedynym kryterium oceny instytutów badawczych przez ministra nadzorującego był wynik finansowy. Instytutom pozostawiono swobodę w doborze tematyki realizowanych projektów i kierunki rozwoju, dlatego celem ich działania stała się maksymalizacja przychodów własnych, a nie wkład w rozwój polskiej gospodarki. Poza nielicznymi przykładami oznaczało to dryf rozwojowy determinowany potrzebą przetrwania i adaptowania się do otaczającej rzeczywistości, a w skali całego systemu nieefektywność wykorzystywania zasobów materialnych i ludzkich, czy też powielanie inwestycji i obszarów działalności. Sukcesy odnosiły pojedyncze instytuty badawcze i projekty naukowe, co dowodzi, że reforma nie przyniosła zakładanych rezultatów. Jednym z jej efektów, sprzecznym z przyjętymi założeniami, było istotne pogłębienie rozproszenia działalności naukowej instytutów badawczych oraz związanej z nią obsługi procesów, jak zakupy, usługi, transfer technologii i tym podobne. Nowa polityka gospodarcza rządu Rzeczpospolitej Polskiej zarysowana w strategii odpowiedzialnego rozwoju wskazuje między innymi na poprawę mechanizmów transferu wiedzy do sektora przedsiębiorstw i utworzenie matrycowo zorganizowanej sieci ośrodków badawczych na bazie obecnie działających instytutów. Realizując zadania wynikające ze strategii odpowiedzialnego rozwoju, projekt ustawy przewiduje stworzenie sieci badawczej. Aktualnie funkcjonuje 111 instytutów badawczych, które prowadzą badania w niemal wszystkich obszarach nauki, począwszy od nauk technicznych i ścisłych, przez przyrodnicze, rolnicze, medyczne, aż po nauki społeczne. Wszystkie działają one na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, która stanowi przede wszystkim, że instytuty prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. I przede wszystkim z tej działalności powinny być rozliczane. Funkcjonowanie odrębnych instytutów badawczych nadzorowanych przez 16 ministrów prowadzi do rozpraszania zasobów i negatywnie wpływa na możliwość prowadzenia jednolitej polityki rządowej w obszarze innowacyjności. W efekcie instytuty badawcze realizują własne agendy badawcze, nierzadko będące efektem indywidualnych zainteresowań pracowników zarabiających na siebie i instytut pozyskiwaniem grantów, a nie wynikiem polityki naukowo-badawczej prowadzonej przez państwo. Jako niezadowalające należy uznać przychody instytutów badawczych z realizacji usług badawczo-rozwojowych, które stanowią kluczowy aspekt ich działalności z punktu widzenia celu ustawowego. I tak można powiedzieć, w latach 2013-15 udział przychodów ze sprzedaży usług badań plus rozwój w przychodach instytutów badawczych wyniósł ogółem 7,3%, co
12,5% przy wyłączeniu medycznych instytutów badawczych. Jest on porównywalny z udziałem dotacji na działalność statutową przyznawanej im dotychczas przez ministra właściwego do spraw nauki. Alarmujące jest to, że 37 instytutów badawczych, czyli niemal co trzeci instytut, ma wyższe przychody z wynajmu nieruchomości niż ze sprzedaży usług badań plus rozwój. Mając na uwadze powyższe, utworzenie sieci badawczej zapewni bardziej efektywną współpracę instytutów badawczych, które wejdą w jej skład m.in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej, a także umożliwi efektywny nadzór nad działalnością zintegrowanych w niej instytutów. Będzie to rodzajem pomostu między nauką a gospodarką. Projekt ustawy stanowi, że sieć badawczą utworzą Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach sieci. Głównym celem działalności sieci będzie prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników. Sieć badawcza będzie wspierać politykę gospodarczą państwa, w szczególności przez dokonywanie prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój oraz analiz aktualnego stanu techniki na potrzeby polityk publicznych. Powstanie sieci badawczej stanowi także odpowiedź na potrzebę wsparcia administracji publicznej wysokospecjalistyczną wiedzą ekspercką, szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami. Zaplanowanie i koordynację prac badawczych prowadzonych w instytutach będzie odpowiadać Centrum Łukasiewicz. Jednocześnie Centrum Łukasiewicz będzie również, tak samo jak instytuty, realizować projekty badawcze i komercjalizować ich wyniki. Proponuje się, aby siedzibą Centrum Łukasiewicz było miasto stołeczne Warszawa. Głównym zadaniami instytutów działających w ramach sieci będzie realizacja projektów badawczych, w tym międzynarodowych, a także komercjalizacja wyników prac badawczych plus rozwojowych. Instytuty, które będą działać w ramach sieci, zachowują odrębną osobowość prawną. Oznacza to, że będą działać we własnym imieniu i na własny rachunek. Z punktu widzenia zewnętrznych partnerów główną zmianą będzie uzupełnienie nazwy instytutu o określenie sieć badawcza Łukasiewicz. Proponuje się objęcie działalności Centrum Łukasiewicz audytem zewnętrznym przeprowadzonym nie rzadziej niż raz na 4 lata. Zakres audytu będzie dotyczył prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego, sprawozdawczości i funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz obejmie okres jednego roku działalności Centrum Łukasiewicz. Za zlecenie przeprowadzenia audytu zewnętrznego będzie odpowiedzialny prezes Centrum Łukasiewicz. Szacuje się, że w ramach... Koszty projektu to koszty związane z utworzeniem centrum, czyli jego wyposażeniem, zatrudnianiem pracowników, które zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz koszty działalności sieci. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 środki na działalność sieci Łukasiewicz zostały umieszczone w rezerwie celowej, pozycja 81. W dłuższej perspektywie czasowej będą one zagwarantowane w ramach wzrostu środków finansowych na naukę zgodnie ze strategią odpowiedzialności rozwoju i zobowiązaniami Polski w ramach przyjętej w 2010 roku strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020, zgodnie z którą poziom nakładów na badania i rozwój w 2020 roku powinien osiągnąć 1,7% PKB, co oznacza konieczność zwiększania zarówno finansowania ze strony państwa, jak i przedsiębiorców. Szacuje się, że w pierwszym roku działalności sieci Łukasiewicz, czyli w 2019 roku, koszty funkcjonowania centrum osiągną 25 milionów, a w kolejnych 10 latach będą wynosić do 17,5 milionów rocznie. Koszty te będą sfinansowane ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki. Podstawą subwencji dla instytutów sieci Łukasiewicz będą środki dotychczas przekazywane instytutom badawczym, które zostaną włączone do sieci Łukasiewicz w ramach dotacji statutowej. Zakłada się, że powstanie sieci Łukasiewicz przyniesie znaczące oszczędności związane z centralizacją zakupów.
takich jak energia, usługi telekomunikacyjne i tym podobne. Projekt ustawy nie generuje bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu państwa. Przyznanie dotacji celowej będzie wynikiem decyzji właściwych ministrów zasiadających w Radzie Centrów. Powstanie sieci badawczej Łukasiewicz przyniesie szereg korzyści. Dzięki powstaniu zintegrowanych procedur komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych sieć Łukasiewicz znacząco zwiększy swoje przychody ze sprzedaży usług oraz transferu wiedzy do gospodarki. Istotnym elementem działalności sieci Łukasiewicz będą prace badawczo-rozwojowe na rzecz przedsiębiorców, co pozytywnie wpłynie na budżet wszystkich instytutów badawczych włączonych do sieci. Projektowane regulacje zawarte w projekcie ustawy są zgodne z prawem Unii Europejskiej. Reasumując, zadaniem sieci jest osiągnięcie trzech głównych celów. Skonsolidowanie potencjału polskich instytutów, które służą wspieraniu polskiej gospodarki i umożliwienie przedsiębiorcom wykorzystania potencjału polskiej nauki do budowania przewag konkurencyjnych w globalnej gospodarce, umożliwienie rozwoju ścieżek kariery naukowców zajmujących się badaniami, które będą się kończyć wdrożeniami, instytucjonalne wzmocnienie instytutów badawczych i umożliwienie im przekształcenia się w taki sposób, by mogły stać się konkurencyjne w zakresie pozyskiwania środków na badania i rozwój z projektów europejskich. Przedstawiony projekt ustawy przynosi ważne i potrzebne regulacje odpowiadające współczesnym wyzwaniom łączenia nauki z gospodarką oraz pozwalające na lepsze wykorzystywanie potencjału badawczego instytutów. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu wnioskodawców uprzejmie proszę o poparcie projektu ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Iwona Michałek, klub Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Potrzeby rozwojowe Polski, w szczególności związane z koniecznością podniesienia poziomu innowacyjności gospodarki, wymagają stworzenia efektywnego zaplecza badawczego, które będzie pracowało nad najbardziej potrzebnymi gospodarce oraz społeczeństwu technologiami. Taka organizacja badawcza, jak pokazują przykłady najbardziej innowacyjnych gospodarek europejskich, może stać się inicjatorem i motorem niezbędnych zmian zarówno na poziomie pojedynczych przedsiębiorców, jak i całych branż i sektorów. Posłowie wystąpili z inicjatywą rozwiązania systemowego, wychodzącego naprzeciw potrzebie utworzenia takiej silnej organizacji badawczej, czyli sieci badawczej Łukasiewicz, która skupiać będzie kluczowe instytuty technologiczne o uznanym na arenie krajowej i międzynarodowej potencjale. Nadrzędnym celem utworzenia tej organizacji będzie prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki i nauki, które przełożą się na innowacyjne rozwiązania komercjalizowane przez przemysł. Sieć utworzy 38 instytutów badawczych nadzorowanych przez ministrów gospodarki, energii oraz cyfryzacji. Wartością dodaną płynącą z utworzenia Łukasiewicza będzie efektywna koordynacja działań podejmowanych dotychczas na poziomie pojedynczych instytutów, to jest zarządzania infrastrukturą badawczą oraz zarządzania prawami własności przemysłowej. Sieć będzie skupiała 8 tysięcy naukowców i pracowników technicznych, dysponujących niejednokrotnie kompetencjami unikalnymi w skali branży. Ustawa tworzy mechanizm włączenia tych kompetencji w proces kształcenia kadr dla nowoczesnej gospodarki poprzez możliwość szerokiej współpracy z innymi podmiotami sektora nauki w Polsce, na przykład szkołami wyższymi. Rozwiązanie takie przyczyni się do oparcia procesu dydaktycznego na doświadczeniach we współpracy z przedsiębiorcami oraz dostępu do najnowszych wyników badań. Należy podkreślić, iż tego typu działanie wpisuje się bezpośrednio w obowiązującą już Konstytucję dla Nauki, gdzie aspekt dobrego przygotowania zawodowego absolwentów dla potrzeb gospodarki jest wskazany jako jedna z głównych misji sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Utworzenie sieci Łukasiewicz zgodnie z proponowanym przedłożeniem przełamie też jedną z największych bolączek polskiego sektora nauki, to jest jego fragmentację. Sieć będzie pracowała według długoletnich strategii oraz szczegółowych planów działalności, które będą stworzone wokół najbardziej istotnych interdyscyplinarnych projektów realizowanych przez grupy instytutów sieci wraz z partnerami zewnętrznymi.
Działalność badawcza będzie jednak na bieżąco monitorowana oraz ewaluowana przez centrum sieci, co pozwoli z jednej strony na bieżące reagowanie na pojawiające się potencjały nowych rozwiązań technologicznych, z drugiej umożliwi szybką rezygnację z projektów, które nie rokują sukcesu. To rozwiązanie przyczyni się nie tylko do bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi na naukę, umożliwi także szybkie decyzje co do wsparcia nowych pomysłów, które w innowacyjnych rozwiązaniach pojawią się dużo szybciej, niż jest w stanie reagować normalny system administracyjny. Reasumując, przedłożony projekt ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz w mojej ocenie stanowi złoty środek łączący możliwości administracji w zakresie minimalizacji ryzyka rynkowego w pracach nad innowacyjnymi rozwiązaniami z efektywnością dużych organizacji gospodarczych, które odnoszą największe sukcesy w zglobalizowanej gospodarce. Z tego powodu Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości popiera ten projekt. Cieszę się, że ten projekt trafił pod obrady Wysokiej Izby i ze względu na jego znaczenie mamy nadzieję na szybkie jego procedowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pana posła Mirosława Nykiela nie ma. Bardzo proszę, pan poseł Józef Brynkus, Kukiz 15. Pani marszałek, Wysoka Izbo, zanim przedstawię stanowisko klubu Kukiz 15 do procedowanej ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz, chciałbym taką uwagę wstępną powiedzieć, że zadziwia pewnego rodzaju niekonsekwencja w stanowisku pana premiera Gowina, który z jednej strony 17 grudnia 2018 roku mówi o potrzebie przenoszenia instytucji centralnych po to, żeby na szeroko rozumianą prowincję, po to, żeby ją tą prowincję w jakiś sposób i ubogacić, ale też zintensyfikować jej funkcjonowanie, a tu w projekcie sieci Łukasiewicz fakt, że znacznie wcześniejszej mówi o tym, że będzie siedzibą tego centrum Warszawa. No ale to taka typowa dla pana ministra Gowina niekonsekwencja. Podstawowe pytania, które należy zadać wnioskodawcom, to pytanie o to, co przyświeca ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego, rzekomemu wzorcowi deregulacji, że wprowadza kolejne rozwiązanie dotyczące badań naukowych, które te badania w pewnej płaszczyźnie jeszcze bardziej centralizuje niż było to dotąd. Jest przy tym oczywiste, że jest to projekt rządowy, ale ze względów legislacyjnych musi go firmować grupa posłów, by projekt z jednej strony był szybciej wdrożony i nie musiał przechodzić wszystkich procedur, na przykład w odniesieniu do konsultacji społecznych. Generalnie powołanie sieci Łukasiewicz ma służyć, jak wynika to z ustawy, ukierunkowaniu funkcjonowania instytutów naukowych wchodzących do sieci na efektywność w postaci konkretnego wdrożenia do gospodarki. Ale przy tym instytuty pozbawia się uprawnień w zakresie doktoryzowania i habilitowania. Głównym celem działalności sieci Łukasiewicz będzie według projektu prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz transfer wiedzy i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki. Centrum Łukasiewicz będzie też odpowiedzialne za wprowadzenie jednolitych zasad wykorzystania infrastruktury badawczej będącej w dyspozycji instytutów wchodzących w skład sieci. Generalnie jednak ustawa jest zbędna, ale jeżeli jest niezbędna, jak chcą tego wnioskodawcy, to wprost przy tym przyznają, że dotychczasowy model nadzoru poszczególnych ministrów nad podlegającymi im instytutami nie sprawdził się, a pieniądze przeznaczone na działalność zarówno ministrów, jak i podlegających im instytutów zostały zmarnowane. Przypomnę tutaj argument przytoczony przez panią przedstawicielkę wnioskodawców, który mówi o tym, że o potrzebie stworzenia sieci Łukasiewicz świadczy fakt, że wiele instytutów swoją działalność opiera na przychodach z najmu. Ten argument był podnoszony już 2 lata temu i od tego czasu nic się nie zmieniło. Być może to jest po prostu tylko wprost przeniesienie z argumentacji z projektu rządowego, ale dziwi, że dotychczas nie wyciągnięto z tego jakichś
jakichś wniosków. Oczywiście zmieniły się też, powiedzmy, koszty powołania i funkcjonowania sieci Łukasiewicz. Znacznie wzrosły. Rozwiązanie, które proponuje się w ustawie, to stworzenie kolejnej czapy administracyjnej, już i tak wielkiej w obecnym rządzie. Wszystkie decyzje związane z funkcjonowaniem sieci Łukasiewicz przenoszone są na ministra właściwego do spraw nauki, ale i tu potrzeba wskazać na kolejne niedopracowania tego rozwiązania. Chodzi na przykład o to, że w rozwiązaniach dotyczących wykorzystania efektów własności intelektualnej zabrakło choćby na przykład bodźca podatkowego w postaci Innovation Box, czyli ulgi podatkowej na przychody ze sprzedaży własności intelektualnej. Wydaje się również, że instytuty wchodzące w skład sieci, nazywane instytutami, a powinny być nazywane instytutami badawczymi, sama nazwa powinna, powiedzmy, też wskazywać na ich poziom i też status, zostaną pozbawione tego statusu naukowego, gdyż, a przez to mogą utracić członkostwo w organizacjach badawczych oraz możliwość realizacji projektów międzynarodowych, w których występują jako jednostki naukowe. Ilość niekonsekwencji jest bardzo długa i mógłbym ją pokazywać na wielu przykładach, ale wspomnę tylko o tym, że kompetencje centrum i jego prezesa są zdecydowanie za szerokie. W dobie konkurencyjnej gospodarki rynkowej zaproponowano w ustawie drastyczną centralizację władzy i decyzyjności, co jest złym rozwiązaniem. Reasumując, należy stwierdzić, że legislacja jest zbędna, to tworzenie kolejnego niepotrzebnego prawa, dlatego Kukiz15 jako klub opowiada się przeciwko przyjęciu tej ustawy i składa wniosek o jej odrzucenie w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Krystian Jarubas złożył oświadczenie na piśmie. Bardzo proszę, pan poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. No pierwsza uwaga to oczywiście ta, która została już podniesiona, że to jest kolejny przykład, że Prawo i Sprawiedliwość omija zasady porządnego tworzenia prawa. Ustawy przygotowane przez ministerstwa są przekazywane posłom, żeby trafiały pod obrady Sejmu jako projekty poselskie po to, żeby po pierwsze nadrobić stracony czas, a po drugie, żeby unikać jakichkolwiek opinii, konsultacji i wyrażenia się swojej opinii przez środowiska najbardziej tym zainteresowane. Można powiedzieć tak, że Prawo i Sprawiedliwość jest wierna trzem zasadom: centralizacji, centralizacji, centralizacji. Wy po prostu chcecie decydować już o wszystkim, co się dzieje w tym kraju, nawet również o tym, nad czym mają pracować naukowcy, czym się mają zajmować instytuty badawcze. Po prostu chcecie decydować o wszystkim. Dzisiaj procedowaliśmy jedną ustawę, która szła w dobrym kierunku, dlatego że kasowała Radę Nadzorczą w jednym z agencji państwowych. Tutaj powołujecie sieć Łukasiewicz, która nie tyle będzie miała prezesa, czterech zastępców, radę, to jeszcze całą komisję taką doradczą, ekspercką, w ilości 20 kilku naukowców, którzy dostaną wynagrodzenie za to. Nie wiem, czy to są kolejne stanowiska dla osób, które są z wami związane, że mają kłopoty, żeby związać koniec z końcem, tak jak pan premier kiedyś powiedział, że sam ma problem, to widocznie inni też mają problem, ale to po prostu do niczego nie doprowadzi, po prostu, do niczego. Wybieracie 111 instytutów badawczych. Państwo wybieracie sobie rodzynki, wybieracie 38 instytutów, które wam pasują i będziecie nimi zarządzać. A co zresztą? Zamiast, jeżeli rzeczywiście analiza funkcjonowania instytutów badawczych po 2010 roku, kiedy została wprowadzona ustawa, która reorganizowała działanie instytutów badawczych, okazało się, że one źle funkcjonują, nic nie stało na przeszkodzie, żeby przez ostatnie 3 lata rządu Prawa i Sprawiedliwości pochylić się nad tym i przygotować takie rozwiązania, które wsparłyby te instytuty. Nieprawidłowości można by było uniknąć, a państwo po prostu wszystko chcecie zacząć od nowa, tak jakby era
zaczynała się od rządów Prawa i Sprawiedliwości nowa era rozwoju polskiej nauki. Czy to przyniesie zamierzony efekt? Nie wiem. Obawiam się, że nie. I pytanie, jeżeli to jest projekt poselski, to może państwo byście się podzielili, z kim państwo to konsultowaliście? Kto jest autorem tych rozwiązań? Kto jest zwolennikiem tego typu działań? To jest rzeczywiście też podniesione tutaj kolejna ustawa, która deaglomeracji miała służyć, czyli rozproszeniu instytucji rządowych po Polsce. Mamy już wniosek o to, żeby ściągnąć Polską Agencję Kosmiczną z Gdańska do Warszawy. Teraz mamy kolejne, że centrala oczywiście sieci Łukasiewicz ma być w Warszawie. To rzeczywiście nie bardzo pasuje do tego, z jaką propozycją wychodzi pan minister Gowin. Wydaje się, że rzeczywiście tutaj instrumenty, w które został uzbrojony zarówno pan prezes, jak i rada, są bardzo duże. Obawiamy się, że nie przyniesie to odpowiednich efektów. W związku z tym zobaczymy jeszcze, jak będzie przebiegała praca w komisji, czy ten projekt w ogóle da się jakoś naprawić, ale na razie zobaczymy i pochylimy się nad tym projektem podczas pracy w komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Schmidt, Koło Poselskie Teraz. Pani marszałek, szanowni państwo. W imieniu Koła Poselskiego Teraz mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz. Na wstępie chciałabym przypomnieć dyskusję, jaką toczyliśmy tutaj, spory, jakie toczyliśmy w 2016 roku, gdy spieraliśmy się o nowelizację ustawy o instytutach badawczych. Tamten projekt nie odnosił się do konieczności zwiększenia konkurencyjności instytutów badawczych na arenie międzynarodowej. Nie rozmawialiśmy o problemach uregulowania finansowania prowadzonych instytutów. Zamiast tego po prostu otrzymaliśmy dokument, który miał zapewnić kontrolę polityczną nad tymi instytucjami. Czy tym razem będzie inaczej? Mam duże wątpliwości. Wygląda na to, że podporządkowaliście sobie politycznie poszczególne instytuty, a teraz wam po prostu chodzi o to, aby połączyć, scalić w ramach sieci. Sieci, która będzie miała swoich prezesów, wiceprezesów, dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników. Oczywiście wszystkie stanowiska będą opłacane, co oznacza, że staną się łakomym kąskiem dla naukowców związanych politycznie z PiS-em. Tyle tytułem wstępu. W mojej ocenie ta ustawa jest kolejnym krokiem do podporządkowania sobie badań naukowych, tak by realizowały po prostu określone cele polityczne. Nie kwestionuję konieczności reformy instytutów badawczych, a nawet pewnej koordynacji ich działań. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Jednak na pewno nie mam zaufania do propozycji, z którą możemy się zapoznać w tym projekcie. Niezależnie od powyższego, zgadzam się z wieloma elementami diagnozy, które legły u podstaw tej ustawy. Powołujecie się państwo w uzasadnieniu na statystyki dotyczące patentów. Te wyniki rzeczywiście nie są najlepsze, bo tylko 32 instytuty to jest około 28%. W latach 2009-2015 nie uzyskały ani jednego patentu. Znaczy aż 28% instytutów nie uzyskało ani jednego patentu. W 2015 roku wynik lepszy od całego sektora instytutów uzyskały zaledwie 4 uczelnie techniczne. Przy okazji patentów chciałabym przywołać również dane pochodzące z European Patent Office z 2016 roku. Polska na tle krajów Unii Europejskiej zajmuje 16 miejsce z wynikiem 180 patentów rocznie. Sąsiednie Niemcy, które są liderem tego zestawienia, patentują rocznie ponad 18 tysięcy wynalazków. Kiepsko również wygląda sytuacja instytutów badawczych, jeśli chodzi o konkurencyjność na poziomie międzynarodowym. Mam tu na myśli poziom pozyskiwania grantów. Nawet jeżeli są uzyskiwane takie granty, na przykład w 2015 9 grantów, to były to dofinansowania rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Również Global Innovation Index, który bierze pod uwagę 81 wskaźników, między innymi też wykorzystywanie danych patentowych, również stawia nas w ogonie krajów, szczególnie wśród krajów Unii Europejskiej. W wielu opracowaniach wskazuje się, że problemem dla współpracy biznesu z nauką jest między innymi niższy od unijnej
średni poziom zatrudnienia w przemyśle w branżach wysoko wyspecjalizowanych średnio technologicznych, a także usługach opartych na wiedzy. Szanowni Państwo, mówicie o budowaniu pomostu między nauką a biznesem. Ale dlaczego nie bierzecie pod uwagę takiej podstawy, a mianowicie stabilizacji zmian prawnych w Polsce, czyli to, co się dzieje z legislacją, przecież przedsiębiorcy to obserwują. Dlaczego nie weźmiecie pod uwagę takiego zaufania biznesu do państwa, który legł w gruzach, jeżeli chodzi o, biorąc pod uwagę ostatnie 3 lata i zmiany, w jaki sposób, jakim tempem przeprowadzacie właśnie zmiany dla przedsiębiorców. Budowa tych pomostów nie może opierać się na kiepskich filarach, na mało stabilnych filarach. Nie bez przyczyny oczywiście ten projekt procedujecie już tak długo, a obecnie zgłaszacie go jako projekt poselski, by uchwalić go szybciej, bez żadnych konsultacji. Ten projekt centralizuje system instytutów badawczych, podporządkowuje go instytucji na kształt Komitetu Centralnego i z tego, co możemy wyczytać, naprawdę nie daje żadnych gwarancji większej efektywności zarządzania taką siecią, taką strukturą. Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia jeszcze z większą biurokracją. Już widzę konieczność dodatkowego raportowania do nowego organu, koniecznością bardziej skomplikowanego rozliczania, podporządkowywania poszczególnych organów. Obserwując codzienną praktykę PiS zawłaszczającą swoimi mackami kolejne sfery życia publicznego, nie mam najmniejszych wątpliwości, że powstanie sieci Łukasiewicza towarzyszyć będzie wielkie zadęcie na samym początku, a realne efekty dla polskiej nauki, dla biznesu będą po prostu mizerne. W tej postaci koło Teraz będzie przeciwne tej ustawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł i bardzo proszę pan poseł Włodzimierz Nykiel, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić opinię dotyczącą projektu ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że 5 stycznia 2018 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz. Tam było z dwukropkiem. Tutaj jest duża różnica, bo dwukropka już nie ma. Pierwsze czytanie miało miejsce 25 stycznia. Podczas pierwszego czytania wskazywano na liczne wady projektu. Zwracano uwagę na miażdżącą krytykę ze strony wielu podmiotów, z jaką spotkał się projekt w toku konsultacji. Wskazywano olbrzymią liczbę uwag krytycznych. Ja odsyłam państwa do oceny skutków regulacji. Tam mój poprzednik, który oceniał tamten projekt, doliczył się 146 uwag krytycznych, tylko kilka zostało uwzględnionych. Po pierwszym czytaniu i skierowaniu do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju projekt zniknął z pola widzenia uczestników procesu legislacyjnego, a 22 listopada 2018 roku został oficjalnie wycofany. I to był dobry krok, to był słuszny krok. Ale już 10 grudnia 2018 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz bez dwukropka, proszę państwa. Więc widzimy, że różnica jest istotna. Projekt ma tę samą strukturę i większość rozwiązań jak projekt rządowy. W zasadzie takie samo jest uzasadnienie. Projektowi poselskiemu nie towarzyszy jednak ocena skutków regulacji, a tym samym informacja dotycząca konsultacji, w toku których, jak wyżej wskazano, zdecydowanie ujemnie oceniono projekt. Poselski charakter projektu miał, jak się wydaje, usunąć ujemne oceny regulacji. Taka manipulacja oznacza lekceważenie Sejmu. Nazwa sieć wskazuje na to, że w organizacji ma miejsce właśnie sieciowy układ, a więc owa sieć ma istotne znaczenie dla całej struktury.
Tymczasem unormowania projektu kształtują wyraźnie hierarchiczny układ. To zresztą wynika z opinii. Tak więc tytuł ustawy i używana terminologia przeczy treści rozwiązań. W sieci badawczej Łukasiewicz, bez dwukropka, która ma być organizmem silnie scentralizowanym, dominuje czynnik urzędniczy. Prezesa centrum powołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Nie jest wymagany tryb konkursowy. Już nie będę używał tutaj znanych nazwisk. Wymagania, jakim ma odpowiadać prezes, nie są wygórowane. Minister może odwołać prezesa w zasadzie, kiedy chce. Wskazuje na to przepis, w myśl którego prezes może być odwołany w przypadku działania niezgodnego z prawem, zasadami gospodarności lub celowości. A więc to są terminy oceniające, pomijam niezgodność z prawem, które pozwalają na usunięcie w każdej chwili. Wiceprezesów oczywiście też powołuje minister. Podobne kompetencje ma prezes centrum wobec dyrektorów instytutów sieci. W projekcie, proszę Państwa, czytamy, że zarówno Centrum Łukasiewicz, jak i instytuty sieci prowadzą samodzielną gospodarkę finansową. Można jednak zapytać, jaka to samodzielność, skoro minister zatwierdza roczny plan finansowy centrum i sprawuje kontrolę w zakresie legalności, rzetelności i gospodarności, czyli w praktyce może zakwestionować każdy wydatek, zarówno w planie, jak i na etapie jego wykonywania. Podobnie wyglądają kompetencje prezesa centrum wobec instytutów sieci. Instytutów sieci ma być 38. Zdaniem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest to zbyt duża organizacja, którą nie można sprawnie kierować. Projektu nie można zaakceptować. Wnoszę więc o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę i jako pierwsza pytanie zadaje pani poseł Anna Elżbieta Sobecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Instytuty są jednostkami naukowymi i tworzą znaczący produkt naukowy kraju i przyczyniają się do większości wdrożeń wyników badań w polskiej gospodarce. Czy zatem z tej ustawy prawdą jest, że wynikają następujące zagrożenia? Wykreślenie części instytutów badawczych, to jest 38 instytutów badawczych podlegających pod Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, z obecnie funkcjonujących 114 instytutów badawczych funkcjonujących w pozostałych resortach, spowoduje ich nierówne traktowanie prawne i organizacyjne oraz stworzy sztuczny i łatwy do manipulacji oraz wpływów twór. Wyłączenie instytutów badawczych z ustawy o finansowaniu szkolnictwa wyższego i nauki, to jest ustawa 2.0, spowoduje ich zejście na margines nauki. Instytuty badawcze nie będą liczyły się jako jednostki naukowe i staną się bardziej przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Ryszard Wilczyński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, skoro 111 instytutów naukowo-badawczych było nieefektywnych, czy jest nieefektywnych, to dlaczego rok czekaliście i robiliście te manewry pomiędzy projektem rządowym wycofanym, a projektem poselskim? I znowu, dlaczego tylko 38 wchodzi w skład tego rozwiązania? To znaczy, że dla 2/3 nie rozwiązujecie nic. Tak należy to czytać. Przez projekt przebija wiara w centralizm, że za 25 milionów złotych zbudujecie czapkę. Tutaj nie ma sieci. Tu jest układ hierarchiczny. Nie widać w ramach proponowanych przez was rozwiązań jakichkolwiek mechanizmów, które by indukowały interakcje pomiędzy uczestnikami sieci,
czyli budowały oczekiwaną przez was synergię. Jest zbudowanie układu hierarchicznego i pionowych oddziaływań. W związku z powyższym to się nie może udać. Brak tutaj filozofii czy klastra, czy obudowywania instytutów naukowo-badawczych, czy wbudowywania ich jak na przykład w parki technologiczne. Takich rozwiązań, nowoczesnych rozwiązań ja tu nie widzę. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Gonciarz, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, w uzasadnieniu do ustawy czytamy, że głównym celem działalności sieci będzie prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników. Dodatkowo sieć będzie wspierać politykę gospodarczą państwa. Proszę o informację, na jakie wsparcie będzie mogła liczyć administracja publiczna, na jakie gałęzie nauki będzie położony największy nacisk i jakie i w ogóle czy z tego będą wynikać korzyści dla polskiej gospodarki. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Pani poseł Iwona Michałek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, panie ministrze, ja chciałam zapytać, w projekcie jest zapisane, że do sieci będą należały 38 instytutów, w Polsce jest przeszło ich 100. Chciałam zapytać, czy te 38 to jest, ta sieć jest zamkniętą cyfrą, czy będzie można, czy jeśli instytuty będą mogły do tej sieci wchodzić, na jakich zasadach? I chciałam zapytać jeszcze o to, co państwo tutaj podnosili mocno, tutaj mówią bardzo dużo o tej czapie tej administracyjnej, więc czy to jest prawda? Czy to jest prawda, że sieć będzie miała tak rozrośnięty system administracji? Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Piechowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, jedno krótkie pytanie. Jaka będzie rola Centrum Łukasiewicz w stosunku do sieci badawczych instytutów, które już istnieją? Co tak naprawdę, czym naprawdę to Centrum Łukasiewicz będzie się zajmowało w stosunku do tych instytutów? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Piotr Cieśliński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Panie ministrze, powołujecie do życia twór zwany siecią badawczą Łukasiewicz, w ramach której zrzeszacie instytuty badawcze. Ja chciałem zapytać i zadać pytanie, które już w jakiejś formie często padało dzisiaj z tej mównicy, ale chciałbym je skonkretyzować. Otóż jakim kryterium wyboru instytutów do sieci się państwo kierowaliście? Jakimi przesłankami i co decydowało, że akurat te, a nie inne instytuty w skład tej sieci miałyby wchodzić? Ja pamiętam, panie ministrze, jak rozmawialiśmy ponad rok temu przy tym pierwszym projekcie z dwukropkiem, o tym, że będziecie państwo konsultować powstawanie tego instytutu, właśnie tej sieci, właśnie z instytutami. Z tego, co wiem, takie konsultacje się nie odbyły. I oczywiście mam świadomość, że to jest projekt poselski, właśnie w tym celu taką formę przybrał, ale przyzwoitość by nakazywała, panie ministrze, żeby te konsultacje przeprowadzić. Jeśli były, to proszę o tym poinformować, bo z mojej wiedzy wynika, że takich konsultacji nie było. W kwietniu tego roku powstać ma instytut, a władzę nad nimi macie państwo przejąć już jako sieć. I chciałem zapytać, kiedy powstaną w takim razie struktury organizacyjne? Czy to będzie w tym samym dniu? Wprowadzi to, rzecz jasna, bardzo wielki chaos. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoki Sejmie, no trudno jest zrozumieć stanowisko posłów opozycji wobec projektu ustawy. Czy nie jest tak, że powinniśmy wzmocnić potencjał i efektywność działania instytutów badawczych, które dziś funkcjonują? Sami państwo mówiliście dzisiaj o słabych efektach dotychczasowych działań instytutów. Słyszeliśmy tutaj nawet o ogonie krajów, szczególnie krajów Unii Europejskiej. Dlatego właśnie powstał ten projekt, by dostosować funkcjonowanie tych instytutów, które dziś
dzisiaj działają, do nowych wyzwań. Szkoda, że z ust opozycji po raz kolejny słyszymy sarkazm, złośliwości, nawet wnioski o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu jeszcze przed tak naprawdę zagłębieniem się w treść tego projektu, już nie mówiąc o wnikliwości tego zagłębienia się. Ja mam pytanie, czy projektowane rozwiązanie spowoduje sprostanie wyzwaniom, współczesnym wyzwaniom, czy spowoduje, przyczyni się do lepszej efektywności pracy instytutów i do tego, że prace badawcze będą kończyły się wreszcie wdrożeniami. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna. Pani marszałek, pani minister, Wysoka Izbo, trzy pytania. Po pierwsze, czym się różni projekt poselski od projektu byłego rządowego wycofanego? Oczywiście z wyjątkiem przysłowiowego dwukropka. Drugie pytanie, czy posłowie, którzy pracowali, przygotowali tę ustawę, wzięli pod uwagę te wszystkie krytyczne uwagi, a już było sto kilkadziesiąt, w skutkach oddziaływania regulacji, które były przy projekcie rządowym. Czy państwo pochyliliście się nad tymi uwagami, czy one zostały jakby uwzględnione w tej ustawie? I trzecie, co będzie z pozostałymi instytutami, które nie znajdą się w sieci? Jaka będzie formuła ich funkcjonowania? Czy państwo przewidujecie zmiany również w zarządzaniu tamtymi podmiotami? Jaki spotka los tych, które się nie znajdą w sieci? Dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pana ministra Piotra Dardzińskiego. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, projekt poselski o sieci badawczej Łukasiewicz jest odpowiedzią na wyzwania, o których już państwo wspominali, na konieczność uruchomienia potencjału polskich instytutów badawczych i jest elementem realizacji strategii rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego, który został zdefiniowany w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Jest też elementem konsekwentnie realizowanej strategii reformy nauki, którą realizuje pan premier Jarosław Gowin. Pozwolą więc państwo, że w dwóch zdaniach przypomnę też kontekst i to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch lat. W 2017 roku 1 stycznia wprowadziliśmy ulgę na badania i rozwój w wysokości 50%. 1 stycznia 2018 roku ulga została podniesiona do 100%. 1 stycznia 2019 roku, gdy już nie ma pana posła Brynkusa, zaczął funkcjonować Innovation Box, czyli ulga podatkowa od zysków uzyskiwanych z własności intelektualnej. Wzmocniliśmy w ten sposób polskich przedsiębiorców, którzy rok do roku zainwestowali o prawie 15% więcej środków, co oznacza, że między 2016 a 2017 o 2,5 miliarda wzrosły nakłady na badania i rozwój i to była głównie inwestycja przedsiębiorców, którzy inwestując swoje pieniądze, pokazując, że polityka rządu jest efektywna. O 20% w stosunku rok do roku zwiększyła się liczba osób zatrudnionych przez przedsiębiorstwa, które zajmują się obszarem badań i rozwoju. Mamy więc do czynienia z bardzo dynamicznym trendem, który, uwaga, po stronie polskich przedsiębiorców są dane statystyczne GUS-u, wyraźnie pokazują, że polska gospodarka jest gotowa podjąć wyzwanie technologicznej rywalizacji z najlepiej rozwiniętymi krajami. Do tego potrzebny jest silny i dobrze zorganizowany partner po stronie nauki. Jak państwo wiedzą, 1 października 2018 roku została wprowadzona w życie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Co ciekawe, między październikiem a grudniem ostatniego roku liczba wniosków złożonych przez polskie uczelnie do horyzontu 2020 wzrosła o 20%. Wystarczył jeden kwartał właściwie na to, żeby efektywnie uwolnić też potencjał polskich naukowców. Zostaną wprowadzone w systemie ewaluacyjnym w dużo większym stopniu uwzględniony dorobek komercjalizacyjny polskich uczelni także, w tym także patentowanie. To znaczy, że w tym systemie, w którym mamy po jednej stronie przedsiębiorców, po drugiej stronie uczelni, brakuje tego trzeciego elementu, czyli tej części nauki, która dedykowana jest,
która jest przeznaczona i skierowana jest na współpracę z przedsiębiorstwami w większym stopniu niż uczelnie, które mają oprócz tego położone obowiązki dydaktyczne oraz naukowe, szczególnie związane z naukami podstawowymi. I sieć badawcza Łukasiewicz jest właśnie wypełnieniem tej luki. Państwa krytyka stawia nas czasami w bardzo trudnej sytuacji. Dwa przykłady. Z jednej strony mówią państwo, że nie uwzględniamy uwag, nie konsultujemy ustaw, a potem mówią państwo, że za długo pracujemy, że zmieniamy koncepcję, że przysyłamy kolejne projekty. Tak, przysyłamy kolejne projekty, dlatego że bardzo konsekwentnie i bardzo uczciwie współpracujemy ze środowiskiem i jest faktem, że w stosunku do pierwotnej koncepcji Narodowego Instytutu Technologicznego, który był jedyną tą organizacją, przygotowaliśmy projekt wspólnie z posłami, który jest akceptowany przez środowisko, czego wyrazem jest pisemnie przedstawione stanowisko Rady Głównej Instytutów Badawczych, z którą prace, a Rada Główna Instytutu Badawczy reprezentuje wszystkie instytuty, były bardzo intensywne, czasami bardzo trudne, ale owocne. I wszystkie istotne uwagi zostały przez rząd uwzględnione, czego wyrazem jest nowy projekt. To jest jedno, odniosę się do tego jeszcze przy pytaniu o tym, jakie są różnice między projektem rządowym a projektem poselskim. W tym względzie ta ustawa jest bardzo głęboko przekonsultowana, jest przedyskutowana i jest przez środowisko instytutów badawczych w mojej opinii akceptowana. Tak przynajmniej takie stanowisko reprezentują ci, którzy stanowią kierownictwo Rady Głównej Instytutów Badawczych. Nawet projekt poselski został wysłany na miesięczne konsultacje. Ten ostatni, czyli pomimo tego, że przez półtora roku pracowaliśmy z środowiskiem, i tak ostateczna wersja nowego projektu została wysłana na z miesięcznym terminem konsultacji. Nie mam więc poczucia tutaj tego, że państwa zarzuty co do nagłości, szybkości oraz arogancji przygotowywania wniosku są prawdziwe. Drugi przykład. Z jednej strony stawiają nam państwo zarzuty o to, że centralizujemy instytuty badawcze i chcemy je wszystkie nadzorować, a z drugiej zadają nam pytania, dlaczego nie złączymy wszystkich. Właśnie dlatego, że nie centralizujemy. Właśnie dlatego, że uważamy, że środowisko, ten ekosystem innowacyjny powinien być różny. Powinny istnieć instytuty, które są sieciowane i instytuty, które odpowiadają na potrzeby konkretnych ministerstw, są bardzo mocno branżowo zorientowane, jak na przykład instytuty energetyczne. Właśnie jesteśmy różnorodni. Nie uznajemy, że istnieje tylko jeden model, w którym mogą funkcjonować instytuty badawcze. Stąd nie ma tu mowy o centralizacji po pierwsze całego środowiska instytutów badawczych, po drugie nie ma też mowy o centralizacji w ramach sieci. Jeśli państwo pozwolą, to odniosę się do części z pytań, które państwo formułowali, ale które też się pojawiały w kilku wypowiedziach. Cieszę się, że w dużo mniejszym stopniu niż w stosunku do poprzedniego projektu zwracali państwo uwagę na status naukowy, choć się pojawiły sformułowania. Pani poseł Sobocka pytała o to, dlaczego wykreślamy instytuty z systemu nauki. Projekt poselski w sposób jasny wskazuje, że do artykułu 7 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce zostaną dopisane obok uczelni wyższych, instytutów panowskich, instytutów międzynarodowych, instytutów badawczych, także instytuty sieci badawczej Łukasiewicz jako tworzące system nauki w Polsce. To jest coś, co, o czym mówiliśmy od samego początku, co miało się w ustawie znaleźć. Kwestia pracy, kolejności pracy nad ustawami powodowała, że w pierwszej ustawie nie mogły się one znaleźć w projekcie rządowym, bo nie mieliśmy jeszcze wtedy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Instytuty więc pozostają systemem nauki w Polsce i będą także finansowane ze środków, które na naukę są dedykowane. Pytali państwo, i w tym sensie nikogo nie wykreślamy. Pan poseł Wilczyński pytał o to, dlaczego nie wszystkie. Trochę się do tego odniosłem, ale było też pytanie o to, jakie były kryteria wyłaniania tych instytutów do sieci. One były, proszę państwa,
swobodną i wolną decyzją dyrektorów, którzy musieli uzyskać akceptację nadzorujących ich ministrów. Wydaje mi się zresztą, że sytuacja, w której, a była ta sytuacja także naturalna, wcześniej instytuty sprawozdania, pan poseł Nykiel o tym wspominał, sprawozdania finansowe instytutów zawsze oraz plany zawsze były zatwierdzane i zawsze były nadzorowane przez właściwe ministerstwa. Pod tym względem niczego nie zmieniamy. Ministerstwa, jeśli są to środki publiczne, muszą jak gdyby te środki we właściwy sposób nadzorować. Właściwie powiedzielibyśmy, powołanie sieci powoduje, że ten odległość między dyrektorem instytutu a ministerstwami się zwiększa, w tym sensie ten dystans oraz jak gdyby możliwość wpływu, o którym państwo mówicie, ale nie wiem dlaczego mielibyśmy taki wpływ praktykować, się niweluje. To jest lepsza, to jest korzystniejsza sytuacja i autonomii, i zachowanie autonomii dla instytutów badawczych. Ale jakie były kryteria? Ministrowie sami decydowali o tym, które instytuty zgłaszają i konsultowali te decyzje z pozostałymi instytutami. Większość instytutów nie została zgłoszona do sieci. Instytuty do sieci zgłosiły Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Energii. Pani poseł Borowiak pytała o to, czy sieć jest otwarta. Tak, jest otwarta. Uważamy, że to jest proces. Nie wchłaniamy wszystkich, nie wciągamy do sieci wszystkich instytutów. Pozostawiamy możliwość zarówno wchodzenia, jak i też istnieje możliwość wychodzenia z sieci. To nie jest jak gdyby rozstrzygnięcie ostateczne. Instytuty być może będą się dzieliły, może będą się łączyły, może nawet będą się likwidować. To będzie decyzja też wewnętrzna sieci. Przy okazji, w kontekście centralizacji, zgodnie z propozycją naszych partnerów społecznych, w projekcie poselskim została wprowadzona poprawka mówiąca o tym, że do centrum nie będą włączane instytuty. Żeby zagwarantować to, co zresztą deklarowaliśmy i czego nigdy nie zamierzaliśmy robić, że rząd planuje powołanie jednego superinstytutu poprzez włączenie wszystkich instytutów do centrum sieci. W tym kontekście odpowiedziałbym może na pytanie dotyczące roli centrum w sieci pana posła Piechowiaka. Centrum ma charakter wspomagający. I oczywiście, jak w każdej organizacji, także organizacji matrycowej, istnieje system raportowania, czyli zdawania relacji z tego, jaki jest stan projektów, czy jakie jest zasady ich finansowania, i to nie znaczy wcale systemu podległości. Jeśli sieć ma, centrum sieci ma koordynować pracę wszystkich instytutów, to w naturalny sposób wszystkie instytuty muszą się raportować do centrum sieci, bo tylko w ten sposób ona ma informacje o tym, co te instytuty nawzajem robią. Centrum występuje w roli moderatora, koordynatora. Pani poseł wnioskodawca wspominała o tym, że ma również funkcję, może prowadzić projekty badawcze i może je komercjalizować. Tak, ale w większości, a nawet wyłącznie będą to projekty badawcze, które nie będą się pokrywać z zakresem kompetencji z kompetencjami instytutów. Dlatego, że główną kompetencją centrum jest wsparcie dla instytutów, po pierwsze, w obszarze ochrony prawnej własności intelektualnej, po drugie, w budowaniu modeli tego, jak komercjalizować badania, i po trzecie, w analizowaniu rynków, na których możemy komercjalizować te badania. I my wiemy, że w tych obszarach też można prowadzić badania. Można prowadzić projekty badawcze i badawczo-rozwojowe na temat tego, jak ma funkcjonować innowacyjny model biznesowy dla produktów, którego rynek jeszcze nie istnieje. I istnieją kompetentne osoby i naukowcy, które takie projekty badają. I my tego typu naukę także powinniśmy uprawiać. Dlaczego powinniśmy ją uprawiać i dlaczego ta rola przypada centrum? Dlatego, że nie jest rolą naukowców, technologów, inżynierów nabywanie albo koniecznością nabywanie kompetencji komercjalizacyjnych. Oni pracują nad rozwojem technologii, ale nie musimy ich obciążać koniecznością znajomości kodeksu spółek handlowych, funkcjonowania funduszy venture capital, czy prowadzenia akcji marketingowych dla produktów, które czasami nawet budzą początkowo obawy klientów. To jest rola
dla tych nauk, które wspierają nauki techniczne, dla ekonomistów, dla prawników, dla socjologów, dla psychologów, których dzisiaj w instytutach nie mamy, bo zgodnie z zakresem, który mają one dzisiaj przedstawione, to nie jest ich podstawowa działalność. Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz pomaga więc instytutom. Czy to jest centralistyczne rozwiązanie? Nie twierdzą tak nasi partnerzy z WTT, z WTT finlandzkiego, którzy za pieniądze Komisji Europejskiej, która uznała, że nasze propozycje są na tyle interesujące i mogą służyć za wzorcowe rozwiązania w Europie reformy instytutów badawczych, płaci Finom, pracownikom jednej z najefektywniejszej sieci badawczej, żeby nam doradzali, jak reformować nasze instytuty. Nie było to też zaskoczeniem, a nawet było rekomendacją raportu PSF, który Komisja Europejska w ramach audytu nauki szkolnictwa wyższego w Polsce przeprowadziła, gdzie z kilkunastu krajów Europy eksperci ocenili, że to jest dobre rozwiązanie. Nie jest to zaskoczenie dla naszych europejskich partnerów z tego prostego powodu, że takie sieci u nich już funkcjonują. Wspomniana przeze mnie sieć VTT, sieć instytutów Fraunhofera, sieć Carnot we Francji. Dzięki temu, że mają oni skoordynowane prace przez centra, które zatrudniają czasami po kilka tysięcy. Proszę sprawdzić, panie pośle, ilu pracowników ma centrala Fraunhofera w Monachium i jak wygląda ta centrala, i wtedy pan będzie mógł powiedzieć odpowiedzialnie i uczciwie, czy 50 pracowników centrum w Warszawie to jest wystarczające wsparcie dla polskich instytutów, którzy w Monachium wspierani są przez kilka, a nawet ponad 1000 pracowników. Projekt ustawy odpowiada na potrzeby, przed którymi stoimy, realizuje strategie rządowe i jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla środowiska instytutów badawczych, dlatego pozytywnie odnosimy się do tego projektu i go popieramy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Ogłaszam przerwę do godziny 15:30.